tym materiale powiększę przestrzeń w domku letniskowym, pozbywając się tych dwóch belek. Następnie zajmę się przyszłą łazienką i zbuduję konstrukcję pod zabudowy. Posadzę również stelaż WC. Zobaczysz, jak zabezpieczyć i przyciąć belki, żeby dach nie spadł ci na głowę. Dwa sposoby na zbudowanie przedścianki, porównanie czarnych i złotych wkrętów oraz jak prosto i równo ustawić stelaż WC. Generalnie przeszkadzają tutaj te dwie belki w przemieszczaniu się, w przenoszeniu czegokolwiek. Jak się spojrzy od wejścia, to po usunięciu belek przestrzeń otworzyłaby się, zrobiłoby się więcej miejsca, nie byłoby slalomów, omijania i ogólnie lepiej by wyglądało to całe pomieszczenie. Słupy częściowo podtrzymują konstrukcję dachu, ale generalnie jest to domek letniskowy i ten dach niewiele różni się od zadaszenia altany. Po konsultacji ze znajomym konstruktorem zmierzyłem odległość od ścianki do ścianki i kupiłem dwuteownik o wysokości 12 cm. Miałem wziąć 15, ale znowu byłoby już trochę za nisko. Dwuteownik pomalowałem dwukrotnie czarną farbą do metalu, zostawiłem do wyschnięcia, w międzyczasie wytnę belki. Żeby to zrobić, to dla bezpieczeństwa najpierw podeprę, podstępluję obok konstrukcję kantówkami. Zaznaczyłem dociołem pilarką nieco krótsze, bo podłożyłem jeszcze kawałki płyt MFP. Podparłem mocno klinując, tak aby to trzymało i nie wypadło. Tak samo druga belka i spójrzmy na dół. Odkręciłem śruby, które trzymały kantówki. Założyłem brzeszczot do cięcia metalu na moją nową lisicę z serii wydajnych i uniwersalnych elektronarzędzi Bosch 185LI. I najpierw przycinam te stalowe łączniki, można by też szlifierką kątową, ale lisica poradzi sobie nie gorzej, poza tym trochę bezpieczniej, bez iskier. Jest to narzędzie, które często sięgnie tam, gdzie szlifierką nie podetniesz, z tym, że piłą szablastą też trzeba nauczyć się ciąć, żeby nie szarpała. Później założyłem dłuższy brzeszczot uniwersalny do drewna i metalu z większym zębem i ucinam belkę, trochę z podłogą, ale chciałem dociąć niżej, żeby końcówka nie wystawała. Druga belka i cięcie na górze. Poszło bez problemów i nawet nie poczułem, że coś siada. Ok, sprawdziłem dalmierzem dokładną odległość między kantówkami i długość dwuteownika. Jest on 2 cm dłuższy. Mógłbym go dociąć, ale natnę w drewnianych kantówkach, będzie od razu podparcie i łatwiej do osadzenia. Multitoolem wyciąłem w belkach, sprawdziłem jeszcze długą łatą, czy nic nie będzie przeszkadzać, jak wygląda to podparcie, czy jest równo. Zrobiłem zabezpieczenie z deski i dokręciłem kantówkę, żeby stalowa belka miała podparcie i nie wypadła. I ładuję się z dwuteownikiem, trochę waży, jestem sam, ale dobrej myśli. Najpierw podparłem z prawej, z drugiej strony podnoszę, bokiem ominąłem, co tam przeszkadzało i wrzuciłem w naciętą kantówkę. Także akcja udana, musiałem też podstemplować dwuteownik, żeby podpierał konstrukcję dachu. Następnie dociąłem kantówki na wymiar i z obu stron zablokowałem dwuteownik, przykręciłem wkrętami ciesielskimi do belek w ścianach. U góry po bokach dodatkowo zablokowałem kawałkami płyt i usuwam stemple. Nic nie siadło, nie drgnęło, także wygląda to dobrze. I wnętrze domku prezentuje się zupełnie inaczej. Natomiast wszelkie takie prace konsultuj wcześniej z konstruktorem i nie zawsze można pewnie usuwać konstrukcje czy ściany nośne. Wymagane są też zezwolenia, także nie rób takich akcji samowolnie w domach mieszkalnych, blokach czy kamienicach. Okej, tutaj stanie wkrótce łazienka, którą zbuduję w całości z płyt budowlanych i wcześniej muszę zbudować trochę konstrukcji. Spójrzmy na tą ściankę, mam długą 3-metrową łatę. Przyłożę do kantówek. No i są one w jednej linii. Poziomicą, jak sprawdzi się pion kantówek, to jest nie najgorzej. Trochę dołem ucieka. Jeszcze interesuje mnie tamta deska, czy jest w linii. Chodzi o to, że budując konstrukcję przedścianek, czy na przykład przed klejeniem płyt gipsowych, należy wcześniej sprawdzić podłoże. I tak postępuję również tutaj. Sprawdzam krzywizny, piony i szukam, czego mógłbym się utrzymać, od czego startować. Deska na górze wystaje, jest w linii i to ona posłuży mi jako baza. Bardzo pomocny w takich sytuacjach jest laser, gdyż po ustawieniu linii równo z krawędzią górnej deski wyznacza on mi od razu wokół płaszczyznę całej ścianki i to w pionie. Laser możesz odsunąć, dosunąć, przekosić i zdecydować, gdzie ma dokładnie stać ścianka. Zmierzyłem długość i przycinam nożycami do blachy profil UW50. Wystarczy z dwóch stron i złamać lub dociąć cały. Tutaj, żeby wpuścić profil, to muszę jeszcze przyciąć na belki. Ile dało radę, to przyciąłem nożycami, resztę szlifierką. Generalnie nie zaleca się kątówką, bo może później rdzewieć cięta końcówka,
ale stelaż od tego nie zardzewieje i się nie rozsypie, także ja się tym nie przejmuję. Prace remontowe to nie deweloperka, jak widać zawsze coś gdzieś przeszkadza, trzeba podciąć czy wykuć. Wrzucam profil na górę, aby sobie ułatwić, bo jestem sam, to złapałem go taśmą klejącą w kilku miejscach i przykręcam wkrętem ciesielskim do deski. No taki wybrałem, dobrze trzyma drewna, nie rdzewieje, solidny wkręt. Tylko z przewierceniem profilu jest nieco ciężej. Od biedy można łapać tymi czarnymi, fosfatowanymi do drewna. Nie mówię, że są one złe, ale gorszej jakości i słabsze. Choć do takich niewielkich ścianek niewymagających, nieprzeciążonych konstrukcji w zupełności wystarczą. Tylko jeśli już to kręcąc do drewna, to wybierz te z gwintem do drewna, a nie do metalu, ponieważ lepiej trzymają. Pauza i szybki test. Wkręt ciesielski kontrafosfatowany. Tak się prezentują. Wkręciłem w belkę na tą samą głębokość. Czarny wkręt wytrzymał dwa strzały. Złoty trochę więcej, choć spodziewałem się, że w ogóle nie pęknie, tylko się wygnie. Test na wyrwanie. Obydwa wyciągnąłem bez wysiłku. Różnicy nie poczułem. Pobawmy się jeszcze, fosfatowany do metalu oraz do drewna. Tutaj przy wyrwaniu ciężko coś stwierdzić, choć wydaje mi się, że ten drugi lepiej trzymał, co widać po wyrwaniu większej ilości drewna z belki. No dobrze, a jak te wkręty zachowują się po wkręceniu w profil, na przykład przy mocowaniu karton gipsu? Ten, co powinno się używać, czyli do metalu, mocniej trzyma dzięki węższemu gwintowi, do drewna już słabiej i łatwiej go wyciągnąć, dlatego ważne jest użycie odpowiednich wkrętów, tym bardziej na sufitach podwieszanych. Złapałem w kilku miejscach, tak co około 40-50 cm, sprawdzałem pod długą łatę, czy profil jest równo, bo deska była minimalnie wygięta, a ja ściankę chcę prostą. Zmierzyłem dolny profil, ten sam UW, są to ogólnie poziome profile wytaczające linię zabudowy. Dociąłem, też musiałem naciąć na kantówkę, na razie jeszcze nie mocuję, choć można by pod laser, ale ja najpierw przytnę i ustawię profil pionowy. Zmierzyłem odległość dalmierzem i przycinam teraz profil CW50, zwany też głównym, stanowi on pionowy element konstrukcji. Profil należy dociąć o jakiś centymetr krótszy, żeby wszedł w te poziome. Nie robimy na sztywno, bo to w jakimś tam stopniu pracuje. U mnie coś ciężko wchodził, ale luzu trochę jest. Ustawiam w pionie, no tak na styk wychodzi, muszę docisnąć tam przy rurze, przykręcić i będzie pion. Byle nie wkręcić się w rurę czy w przewód. Linia na profilu jest, pion również, poziomica magicznie zmieniła kolor, nie no, po prostu inna i krótsza. Złapałem kilkoma wkrętami, profile pionowe będą co około 55 cm, tak wychodzi po zmierzeniu długości ścianki. Dociąłem następny i ustawiam w pionie z dwóch stron. Jeśli jest ok, to mogę przymocować poziomy do podłoża, w tym przypadku kolejnej drewnianej belki. Trzeci profil siedzi, znowu do pionu, już ten dolny jest ustawiony przez dwa poprzednie, także powinno być dobrze, choć czasem może coś gdzieś trochę uciec, z tym, że na trzech profilach możemy już sprawdzić również płaszczyznę, czyli linię między nimi. Sprawdzam wymiary kolejnych głównych profili, bo górny i dolny nie muszą być w poziomie i nie są, dalmierz na pewno ułatwia pracę. Kolejny profil, przykręcam dolny, dalej miałem przeszkodę w postaci rurek, ominąłem i w tej samej linii zamocowałem docięty kawałek. Osadziłem ostatnie dwa profile. Profile mam docięte, włożone tutaj w konstrukcję, ale zanim je ustawię, to jeszcze montaż stelaża. Kupiłem taki z tańszych stelaży z miską za około 700 zł, dostawiłem do rury odpływowej, żeby zobaczyć, jak to wygląda, czy pasuje lub coś przeszkadza. Linię lasera puszczam równolegle do ścianki na wysokości stelaża i chodzi o to, że najpierw laser musi być w równych odległościach na całej długości ściany. Ustawiłem laser, skorygowałem położenie nóżek stelaża WC. No i widzę też, że stelaż z dwóch stron ma taką samą odległość do profili. Ok, później będę ustawiał w pionie, na razie ma być równolegle do ściany. Zaznaczam na dole otwory do wywiercenia. Wywiercam młoto wiertarką z wiertłem 12 do betonu. Pierwszy otwór trafiłem w pustkę, drugi już lepiej. Wsunąłem koszulki kołków, odkręcam nóżki, ponieważ chcę stelaż podnieść kilka centymetrów wyżej. Nogi się wysuwa, ustawia w równej odległości i przykręcam z powrotem. Kiedy mam już ustawioną wysokość, to przykładam stelaż w miejscu montażu. Nie zawsze musi wszystko pasować, zależy od umiejscowienia odpływu, a nawet tego, czy jest on równo ustawiony. Tu nie jest źle, ale muszę teraz dociąć kawałek rury. Miarką sięgam tam do kielicha, w środek wejdzie 5 cm, drugie 5 od podłogi do rury stelaża i na nią jeszcze z 5, no tak razem 15-16 cm rurka.
Dociąłem szlifierką, sfazowałem końcówkę, wygładziłem papierem ściernym. Uszczelki posmarowałem płynem do naczyń, wsunąłem rury. Dopasowałem stelaż i spiąłem rurę zaczepem. Czasem może być wygodniej nasunąć stelaż razem z rurą, zależy od sytuacji. Ustawiłem do linii lasera i przykręcam śrubami do końca, ale z lekkim luzem, bo jeszcze coś może będzie trzeba skorygować. Po przykręceniu nóżek sprawdzam, czy jest pion tutaj, w tą stronę. Przydaje się poziomica na magnes. Jeśli nie ma, to mogę wyregulować jeszcze tymi śrubami, odkręcić, opuścić albo podnieść. Snuję tu swoje mądrości, a zapomniałem, że na podłogę dojdzie płyta 2-3 cm plus jeszcze płytki. Dlatego dociąłem nową rurę i podniosłem stelaż wyżej. Dlatego mierzyć trzeba, biorąc pod uwagę, czy podłoga jest wykończona, czy będzie jeszcze wylewka, a może docieplenie. Na stelażu jest punkt, który najczęściej wyznacza 100 cm od gotowej podłogi, ale ja i tak wolę osadzać kilka centymetrów wyżej. To są elementy do montażu do ściany, przykręca się z tyłu i łączy razem śrubami. Mają możliwość regulacji odległości. Teraz tak, ustawiam do pionu. Tam i tak nie sięgnie. Muszę dać jakąś deskę. Przykręciłem kawałki drewna konstrukcyjnego, a stelaż przymocuję wkrętami ciesielskimi z płaskim łbem. Pion po prawej stronie jest, nawet nie musiałem nic ustawiać. Tutaj mam równo 13, ale z drugiej strony jest ponad 13, czyli muszę puknąć na dole. Taka delikatna korekta, ale na przykład przy układaniu płytek te kilka milimetrów robi już różnicę. Dokręciłem na dole, ustawiłem w pionie i skręciłem śrubami. Po laserze widać, że cała płaszczyzna stelaża jest równo i w pionie. Ustawiłem profile, dorzuciłem jeden, tu generalnie nie muszę trzymać się żadnych zasad. Płyty będą poziomo na całą długość ścianki. Profile dodatkowo wzmocnię stalowymi kątownikami. Na środku dam po sztuce, konstrukcja będzie sztywniejsza. Na przedściankach płytowanie jest z jednej strony, trochę by się gibało. Inna sprawa, ścianki działowe, gdzie po skręceniu z dwóch stron konstrukcja jest solidniejsza. Kątowniki ustawiałem przy profilu, przykręcałem do ścian i pchełkami łapałem z profilem. Uważałem tylko, żeby nie wygięło mi profilu, to znaczy czasem przy skręcaniu pchełka może ściągnąć profil w lewo albo prawo, od tego jest poziomica, żeby sprawdzać. Szlifierką kątową odciąłem wystające brzegi, jak widzisz sporo używam tutaj narzędzi 12V, a to dlatego, bo są lekkie i poręczne. Dałem po jednym kątowniku na środku, konstrukcja jest teraz solidniejsza i co ważne prosta. Jak to jest z tymi pchełkami, czy one trzymają profili? No widać, że tak, ale przy lekkim poruszaniu szybko wypadają. Ja generalnie nie mam obaw w stosowaniu, ale przy dużych drganiach, trzęsieniach ziemi, kto wie, czy po latach nie powypadają. W zamian można złapać dłuższymi wkrętami, lepiej trzymają, są tam jeszcze jakieś inne rozwiązania. Tą ściankę z boku zabuduję nieco inaczej, dla odmiany z profili sufitowych i bez poziomic, tylko przy użyciu lasera. Profile UD i CD często używa się do przedścianek, a to dlatego, bo są 2 cm węższe od ściennych 50, można zaoszczędzić trochę miejsca. Czego tutaj będę się trzymał, to tabelka oraz kantówka na dole. Czyli ustawiając linię lasera wyznaczam według uznania położenie konstrukcji, no tylko w przypadku łazienek czasem warto brać pod uwagę kąty proste i tutaj kiedy ustawię linię zgodnie z poprzednią ścianką, to widzę, że musiałbym się odsunąć, aby był kąt prosty, choć wtedy znowu nie byłoby z drugiej strony tego kąta, dlatego ostatecznie darowałem sobie kątowanie ścianek, nie będzie tutaj wanny, brodzika, może odpływ liniowy, także nie ma co kombinować. Dociąłem na wymiar i przykręciłem profil UD do dolnej kątówki, z boku przeszkadza rurka, dociąłem kawałek i montuję trzymając się linii lasera. Z drugiej strony wsuwam profil CD60, ale nie do końca, bo i tak nie mam tam jak przymocować. Zmierzyłem, dociąłem na górę profil UD, wsunąłem CD60, między ścianki wcisnąłem podkładkę, bo brakowało dosłownie 2 mm, żeby był pion i skręciłem na górze razem. Następnie wrzuciłem kolejne profile, w jednym musiałem wyciąć też na rurę kanalizacji. Z boku też ustawiałem pion, także poziomica była potrzebna. Profile CD60 również trzeba usztywnić i zrobiłem to wieszakami ES, tylko że w dwóch miejscach każdy, ponieważ są one bardziej gibkie niż te ścienne. Poziomicą utrzymywałem linię i skręcałem pchełkami.
Nie dawałem żadnych taśm akustycznych, uważam, że to zbędne. Podsumowując, jest to prosty szkielet dopasowany do sytuacji, jaką tu zastałem. Konstrukcja zbudowana i to tyle. W kolejnym odcinku zabuduję tą łazienkę. Później wychodzimy na zewnątrz, będę budował saunę, wykańczał altanę. Mam w planach jeszcze taras, także będzie się działo. Cześć!